Cześć kochani, z tej strony Tamara Gonzalez-Ferreira i jest ze mną Robert Elegendi, którego dacie doskonale. Robert ze mną prowadzi Pytanie na Śniadanie. Słuchajcie, w związku z tym, że często czytam Wasze sugestie na temat tego, co chcielibyście zobaczyć na kanale, pomyślałam sobie, że fajnie by było wprowadzić taki nowy cykl Rozmowy damsko-męskie. W tle odzywa się mój kot Anubis, on też chętnie będzie uczestniczył w rozmowach damsko-męskich. Prawdziwy facet, też o korzeniach egipskich generalnie, tak dokładnie jak ja. Tak, no więc od razu się polubiliście, to jest klasyk. Dziś będzie temat, który myślę, że jest jednym z takich głównych tematów, o których się rozmawia i w związkach, i zanim się wejdzie do relacji, i jak się z tej relacji wychodzi, czyli porozmawiamy o zdradzie. O tym, czym jest zdrada dla kobiet, czym jest zdrada dla mężczyzn, czy te dwa punkty się spotykają. I też o tym, jak sobie radzić w przypadku, gdy taka zdrada się pojawi w relacji, czy to musi oznaczać definitywny koniec, czy da się w ogóle jeszcze relację po tym stworzyć. To jest pytanie do mnie od razu. Mogę się ustosunkować. Możesz się ustosunkować od razu. Moim zdaniem skromnym, jeżeli dochodzi do zdrady, to nie ma potem żadnego sensu, żeby wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, bo osoba, która dopuści się takiego procederu, najczęściej powiela go. Nawet jeżeli bardzo żałuje za grzechy i to dotyczy i kobiet, i mężczyzn, bo nie tylko mężczyźni zdradzają, ale oczywiście. Generalnie potem to się niestety, ale powtarza. Być może pokusa znowu poczucia jakichś takich nowych odczuć związanych z tymi motylkami w żołądku, być może znudzenie. No właśnie, relacją. Bo tutaj zaczynamy od tego, jakby co jest przyczyną zdrady. Ja tylko ci chciałam powiedzieć, że są badania, które mówią, że 54% mężczyzn uważa za zdradę fizyczną i ją uważają za bardziej dotkliwą, a kobiety z kolei mówią o czymś takim jak zdrada emocjonalna, czyli to jest takie pytanie, które często się w różnych filmach pojawia. Czy to był tylko seks, czy to było uczucie i zakochanie? Jak ty na to patrzysz? Mężczyźni inaczej podchodzą do kwestii seksu, bardziej traktują to fizycznie, a kobieta emocjonalnie, dlatego że ona się musi zaangażować. Ja nie mówię od razu o zakochaniu, ale to musi być taka fascynacja, która na tyle zbliży i pozwoli zaufać kobiecie, że dopuści tego mężczyznę aż tak blisko. No tak, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że faktycznie my się bardziej zakochujemy w umyśle, w głowie, a ta fizyczność jest oczywiście ważna i jakby też ta atrakcyjność do przyciągania. Tego, no tak, od tego, czy jest ta iskierka, no, między wami jest ewidentnie. My jesteśmy Egipcjanie. No. Między wami iskra jest zdecydowanie. Ale tak, jak kiedy o tym mówisz, nie dziwię się, że kobiety postrzegają taką zdradę emocjonalną jako coś trudnego do wybaczenia, bo to znaczy, że już czyjeś serce jest zupełnie gdzie indziej. Oczywiście dwie te formy są bardzo dotkliwe, dokładnie, ale my chyba, no jednak ta strona emocjonalna, ta strona tego takiego zaangażowania jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Nie chciałbym tego trywializować i porównywać do kwestii sportowych, ale w większości to są stereotypy, ale my w nich funkcjonujemy, tak? I na tej podstawie też tworzone są różne badania później. Mężczyzna często pod wpływem impulsu tak działa, bo my też jesteśmy tak skonstruowani, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę, to jest mega złe, w dwie strony to działa źle, bo jeżeli dochodzi do czegoś takiego, to po prostu jest oznaką braku szacunku i to dla siebie, bo tak samo jak i do partnerki naszej, jeżeli kogoś się kocha, to nie robi się mu krzywdy, nie robi się sobie krzywdy, zdrada zawsze powoduje potem wyrzuty sumienia. W związku z tym, no to tylko, że myślenie mężczyzna często wyłącza właśnie, dlatego, że nie podchodzi do tego tak emocjonalnie jak kobieta. No właśnie, tu się pojawia moje pytanie, skoro powiedziałeś, że bywa tak, oczywiście nie jest tak zawsze, ale bywa, że ten akt jest czysto fizyczny, no to teraz jest pytanie, czy w ogóle zupełnie przekreśla tą możliwość powrotu? Bo ty powiedziałeś dosyć kategorycznie, że nie wyobrażasz sobie, że można do tego wrócić, ale z drugiej strony, jeżeli to jest ta zdrada taka pod wpływem impulsów, pod wpływem błędu, czy faktycznie powinno to wykluczać to tak zwane danie drugiej szansy, nie? Bo to chyba jest jedno z najtrudniejszych pytań. To zadam ci takie przewrotne pytanie. Jeżeli dochodzi do przemocy w domu i mężczyzna uderzy kobietę, czy kobieta powinna mu wybaczyć? No absolutnie nie. Bo może się to powtórzyć. Osoba, która raz coś takiego zrobi, po iluś tam latach najczęściej do tego wraca. A myślisz, że jest to niezależne od przyczyny? Bo jeszcze pytanie, z jakiego powodu jest to zdrada, nie? Mhm. Czy to jest właśnie chęć
jakieś poszukiwania nowych ekscesów i doznań seksualnych. No bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy w relacji 2 lata, 5 lat, 7 lat, 10 lat, no to ta namiętność ona jest, jeżeli dobrze się układa, ale jest zupełnie inna, dokładnie, i się zmienia. Z drugiej strony to może być właśnie albo poczucie jakiegoś niezaspokojenia seksualnego, może to być poczucie też takiego niezrozumienia emocjonalnego, to na przykład mogę powiedzieć, że w przypadku kobiet jest chyba takim najczęstszym powodem do zdrady, czyli kobiety rzadziej zdradzają z powodu takiego niezaspokojenia potrzeb seksualnych, a częściej zdradzają z takiego poczucia bycia niezauważoną, niekochaną, niedocenianą. Na pewno tak, bo zobacz, o relacje trzeba dbać, o miłość trzeba dbać. To nie jest tak, że raz, kiedy się zauroczymy i ten to już początek jest... Do widzenia. Tak, to już jest koniec i będzie tak trwało. Nie, o to się dba i no naprawdę mówię to też z doświadczenia swojego, bo kiedy byłem młodszy, inaczej też podchodziłem do pewnych kwestii, teraz z biegiem lat, a już mam dużo, więc generalnie trochę więcej wiem. I wiem, że niezauważenie, o którym mówiłaś, brak poczucia takiej bliskości. Takiego partnerstwa też, z tym partnerem, z którym tworzysz rodzinę, może powodować takie właśnie relacje. Aczkolwiek też słyszałem o przypadkach przecież mężczyzn, którzy tak bardzo kochają swoje kobiety, ale nie umieją im okazać tego uczucia, przez co się oddalają i brakuje tej bliskości fizyczności i oni przez to, że zostali odstawieni zupełnie, no dopuszczają takie myśli, że a może ja... pójdę gdzieś na bok. No potrzebują też się jakby dowartościować i czasami wybierają zły sposób. Ale nie? To jest zły sposób, bo to jest jakby motywacja jest inna, tak. Ale to nie jest wytłumaczenie takiego zachowania. Tego co mówimy zresztą czy tutaj, czy w programie, który prowadzimy razem w telewizji, bardzo często wynika, że niezwykle ważna jest komunikacja, ta komunikacja emocjonalna. My zresztą o niej nagramy osobny vlog dla Was, więc powiemy trochę więcej na ten temat. Natomiast jeżeli ta komunikacja szwankuje, no to też ta relacja partnerska szwankuje i właśnie może się pojawić ten przykry moment, kiedy jedna ze stron zrobi tak zwany skok w bok. Ale to potrzeba do tego dojrzałości, bo kobieta na przykład potrzeba dojrzałości do komunikacji? Czy... Do komunikacji, w ogóle do zrozumienia istoty bycia w relacji z kimś, kogo się darzy uczuciem. I teraz jeżeli kobieta rodzi dziecko i buzują w niej hormony, ona też jest inną osobą niż była, kiedy się poznawaliśmy. Facet wariuje, nie wie o co chodzi. Jak nie doczyta, jest zapracowany, nie ma czasu, no to jak po prostu... Jak nie doczyta instrukcji obsługi. Dokładnie tak. To wiesz, może po prostu uprościć sobie to tak, że sobie wytłumaczy na swój sposób... Teraz już ważne jest dziecko, a nie... Że on już tak stracił na istocie tutaj budowania tej relacji, teraz tak. Coś innego jest ważne, ja muszę chodzić do pracy, to jest pułapka. Tylko dojrzałość polega na tym, męska, jeżeli... weźmie na wstrzymanie, poczeka, postara się zrobić wszystko, żeby wesprzeć, bo wtedy wzmocni jeszcze te więzi, wzmocni uczucie. Nam też nikt nie daje instrukcji obsługi do tego, jak być mamą i też często, też jak patrzę po swoich koleżankach, to jest po prostu nauka poprzez i popełnianie błędów, i słuchanie tego, co inne osoby doświadczone robią i tutaj wsparcie partnera jest absolutnie no, kluczowe, a jeżeli partner tylko się denerwuje, że nie jest natychmiast tak, jak było przed, no to dokłada tej frustracji i też myślę, że takiej frustracji, którą kobieta ma względem siebie, że nie spełnia jakichś tam oczekiwań, tak? Z jednej strony tu dziecko, tu partner, a przecież kocha i tę małą istotę i kocha tego partnera, a no ciężko jest tym czasem żonglować. Ale my na przykład też nie wiemy jak pomagać, nie rozumiemy, jak skoro kobieta siebie nie rozumie, to też czasem nie jesteśmy w stanie tych intencji dobrze odczytać. W związku z tym instrukcja obsługi mężczyzny powinna być mega prosta. Zero-jedynkowa. Jeżeli chcemy, żeby wyrzucił śmieci, nie czekajmy, aż on się domyśli. Powiedzmy mu, wyrzuć śmieci. Nawet jeżeli codziennie by trzeba było powtórzyć. Ja nie wiem, czy to jest tak bardzo obciążające, ale z takich bzdetów, z takich banałów wychodzą później wielkie konflikty. Od tego się tworzą takie niepotrzebne zupełnie jakieś właśnie dyskusje, a potem i awantury, że to potem eskaluje i robi się naprawdę gęsto. Ja się z Tobą zgadzam absolutnie. Wiesz, byłam na takich warsztatach kobiecych i równolegle były też warsztaty męskie. To było niesamowite doświadczenie. I właśnie to, co najczęściej panowie mówili, to że kobiety oczekują, że oni się domyślą. A ja tak sobie myślę nawet o innych kobietach. Ja nie mam czegoś takiego, że oczekuję, że ktoś się domyśli, tak? Że nawet moja koleżanka domyśli się, co mi się dzisiaj wydarzyło, co się stało. A kobiety i tak są bardziej wrażliwe na to, i tak są bardziej wyczulone, więc wiesz, zdarzy się, że się domyśli, bo na przykład zanim zdążę jej powiedzieć, to ona już coś chyba jest nie halo.
Ale z drugiej strony, no przede wszystkim ta komunikacja jest ważna, czy w relacji damsko-męskiej, czy właśnie damsko-damskiej. A jeżeli my komunikujemy, to naprawdę, ja mówię to z doświadczenia, Robert, tutaj muszę absolutnie Ci przyznać rację, że mężczyźni są więcej niż chętni do tego, żeby spełniać i nasze prośby, żeby pomagać. Natomiast no, jest to absolutnie kluczowe powiedzenie, potrzebuję tego, mam z tym problem. Tak pokazanie też takiej swojej wrażliwości, ale nie wrażliwości opartej na... Jestem niezadowolona, mam focha, nie zrobiłeś tego, o co mi chodziło, albo, ale nigdy tego nie powiedziałam. Albo zrobiłeś źle, żeby, no właśnie. Bo to też nam podcina skrzydła, tak, bo często jest tak. Prośba o coś, czego my nie jesteśmy w stanie ogarnąć, bo nigdy nam nikt tego nie pokazał. To też zależy z jakiej rodziny, z jakiego środowiska wychodzi facet. Oczywiście, że tak. W związku z tym domyślanie się już wiemy, że nie działa. Pokazanie często naprawdę łopatologicznie może pomóc rozwiązać wiele konfliktów. Wstawanie nocne. Bardzo często jest tak, że kobieta oczekuje, że mężczyzna wstanie w nocy. Okej, okay. Tylko co on biedny... Wstanie mówisz do dziecka. Wstanie do dziecka, okay. Skrót myślowy, ale dziecko, które jest karmione piersią i mama chce i tata też tak zdecydowali, że będzie karmione piersią, nie będzie ten pokarm odciągany, to tak na dobrą sprawę, na logikę, czy jest potrzeba, żeby oboje wstawali. Można podtrzymać partnerkę za rękę, ale tutaj jakby ja mam zgrzyt, nie rozumiem. Ten facet będzie rano zmęczony, który najczęściej jednak on idzie do pracy, bo to mama w tym początkowym okresie bierze urlop. Więc tutaj bym nie no oczekiwał. No tak, bo jeżeli jest sytuacja, że faktycznie jest to karmienie piersią, a nie jest odciąganie pokarmu, to tak. Jeżeli z kolei jest sytuacja, że jest na przykład w dzień karmienie piersią, a w nocy odciąganie pokarmu, wtedy można się tym podzielić. Tak, ale to już każda para musi sama zdecydować. No to w zależności od sytuacji, oczywiście, jest. Co dla nich pasuje. Czyli no cały czas jednak ta komunikacja. To teraz poteoretyzujmy trochę. Wiem, że już jakby twoje stanowisko, moje stanowisko też w kwestii zdrady jest takie, że no po prostu jest tak zwany deal breaker. Czyli no coś, po czym jest bardzo trudno wrócić. Ale załóżmy, że to się wydarzyło i że ta strona, która to zrobiła, po prostu absolutnie od razu czuje, że to był błąd, że nie powinna była tego robić, że kocha tego partnera, tą partnerkę. Co byś z twojego punktu męskiego widzenia doradził, jak z tego wyjść? Mówić partnerce, przyznawać się do błędu, czy z kolei nie mówić, ale zrobić wszystko dalszym wspólnym życiem, żeby to zniwelować? Czy ty sam chciałbyś wiedzieć? To jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom, dlatego że łatwo jest sobie o tym mówić, ale jak ja sobie zadałam to pytanie w takiej sytuacji, i kiedyś powiem Ci, że 15 lat temu powiedziałabym, że jak to absolutnie chciałabym wiedzieć, a teraz z doświadczenia wiem, że czasami, jeżeli to jest naprawdę taki jeden błąd, to ja nie potrafię Ci się dzisiaj powiedzieć, że na pewno chciałabym wiedzieć. Bo wiem, że byłoby mi niesamowicie trudno, o ile w ogóle byłoby to możliwe, żeby to wybaczyć. Bawimy się w teoretyzowanie, tak. Więc totalnie abstrakcyjna historia. Jeżeli miałbym się dowiedzieć, to bym wolał nie. Jeżeli było doszło do czegoś takiego, to bym nie chciał takiej informacji mieć. Teoretyzujemy, więc wyobrażam sobie tak hipotetycznie, okej, nie chciałbym wiedzieć, ale z drugiej strony chciałbym być uczciwy. Jeżeli ja bym się dopuścił takiej sytuacji, to myślę, że uczciwość nakazuje powiedzenie. Nie no, ja się z tym zgadzam, dlatego mówię, że to jest niesamowita sytuacja, bo z jednej strony, tak jak powiedziałeś, nie chciałbyś wiedzieć, a z drugiej strony, jeżeli ktoś to popełnia taki czyn, no to też niepowiedzenie o tym jest właśnie tym ciosem fundamentalnym w to zaufanie i w tą szczerość. No i jest to taka tajemnica, która po prostu no, rośnie do ogromnych rozmiarów, a już jest duża na początku, tak? Ale narzucanie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałaś, jakby winy na tę drugą osobę, mówiąc jej o tym obciążanie i tak dalej. Kwestia też wyrażenia się, bo moim zdaniem, jeżeli ktoś rzeczywiście żałuje, to będzie się bił w piersi i powie, zrobiłem coś strasznego. Zrobiłam coś strasznego. Wiem, czym to może grozić, ale chciałbym po prostu powiedzieć, że tego szczerze żałuję, bo mam do ciebie ogromne pokłady miłości. Byłem głupi, coś tam się wydarzyło i tak dalej, ale mówię ci to mimo tego, że ja zdaję sobie sprawę z konsekwencji. Myślę, że to jest to, o czym jakby tak. Mówiłem, a bo też dajemy wybór. Tak, tak, dajemy też wybór. Dajemy wybór, nie? To jest to, że komuś dajemy wybór, czy pomimo tego będzie chciał z nami być, czy wybiera z nami nie być, mając wszystkie fakty. No, trudne pytanie. W ogóle trudny temat. Tak, bardzo trudny, ale myślę, że jakby potrzebne, żeby o tym powiedzieć i żeby o tym porozmawiać właśnie z takiego punktu damsko-męskiego. No bo to się zdarza, nie? Zdarza się po prostu i jakby
No, jest to taki temat, który spędza mężczyznom, kobietom sens powiek. Ja ci powiem, że dla mnie taką fundamentalną wartością i takim ogromnym znakiem, że jestem w dobrym związku, jest to, że absolutnie nie mam potrzeby sprawdzania, kontroli i takiego poczucia, że w ogóle mogłabym zostać zdradzona. Jak czasami patrzę na koleżanki w otoczeniu, które i na kolegów tak samo, i na przykład na chwilę partner gdzieś wyjedzie, partnerka pójdzie na imprezę i oni już z tego punktu mają myśl, że a może mnie zdradzi, to szczerze jest to dla mnie, no nie wyobrażam sobie być w takiej relacji, dlatego że my codziennie mamy mnóstwo okazji do tego, żeby zdradzić, tak? Ale z jednej strony to nie znaczy, że ta osoba to robi. I jeżeli my żyjemy w permanentnym strachu, to po pierwsze uważam, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest coś, co jest w nas i co wynika z naszego braku poczucia takiej pewności w tym związku, czy faktycznie ta osoba w ogóle nam daje sygnały do tego, tak? Nie, załóżmy, że ktoś jest flirciarzem, tak? Jedna strona z pary, gdzie nie pójdziemy, ktoś flirtuje, w ogóle puszcza oczkę. I mówię w taki sposób już trochę przekraczający granice zwykłej koleżeńskości. No to już jest taki sygnał, gdzie można by się zacząć zastanawiać. Miałam koleżankę, której partner, jogin zresztą, permanentnie po prostu flirtował ze swoimi kursantkami, pokładając się przy nich, gładząc je po rękach i no to była taka sytuacja, która dla niej na dłuższą metę była nie do wytrzymania, ona z tego zrezygnowała. Ale znam też sytuację, gdzie ta druga strona absolutnie nie daje powodu do tego, żeby ktoś się mógł podejrzewać o to, że ona w ogóle jest w stanie zdradzić, a pomimo tego jest na przykład kontrolowana, pytana, gdzie była, co robiła. I wiesz, tutaj jest to, skąd te demony do nas przychodzą. W ogóle to ciekawy przykład, co dałaś, bo jak buduje się związek, no to przecież na samym początku wiesz, z kim wchodzisz do tej rzeki, a, prawda? A właśnie! Z drugiej strony, jeżeli poznasz tę osobę na tyle, że ona ma taki temperament, niektórzy tacy są po prostu, że są tak zwanymi duszami towarzystwa, ale nie mają nic złego na myśli, nawet rozmawiają. Ale to jest trochę inaczej. Ale to jest odbiór, to jest twoja ocena, ja szanuję, bo każdy ma prawo do oceny, ale nie wiesz, przecież ja moim zdaniem, ja tutaj teoretyzuję. Ta osoba tylko po prostu dobrze się czuje. Chce fajnie w ten sposób funkcjonować, by całe życie dzięki temu uśmiech się pojawiał na twarzy. Ale kocha tylko tę jedną. Nie zdradza jej. Ale jeżeli tej drugiej właśnie połówce to nie pasuje, to mogłabym mu powiedzieć, wiesz co, weź co drugiej tylko po prostu uśmiech. Ale to nie chodzi o uśmiech. Ja się z tobą absolutnie zgadzam, że bycie duszą towarzystwa, przecież my oboje jesteśmy, no słuchajcie, znacie nas z programu, my oboje jesteśmy takimi charakterami, że się uśmiechamy do ludzi, niezależnie czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, że czasami po prostu kogoś mówimy, a super wyglądasz, tak? Ale no to tak. Jest co innego, mówię o takim, wiesz, już naprawdę przekraczaniu granic. No wyobraź sobie, że twoja partnerka stoi za rękę z jakimś gościem, uwiesza się na nim i sobie z nim gada, no to już jest takie, wiesz. Okej, ale to jest pretekst, żebyśmy pogadali też kiedyś nie o zdradzie, tylko o tych granicach takich, nie? O granicach i w ogóle o kwestii, bo my mówimy o zdradzie, czyli jakby o akcie, który się dokonał, tak. Ale w ogóle ludzie są zazdrośni. Zazdrość to jest fajny temat. Tak. Ja jestem zazdrosny, pomimo świadomości tego, w jakim fajnym związku jestem. Ale mam to w genach. I myślę, że moglibyśmy to rozwinąć kiedyś. Dlaczego tak się dzieje? Jestem za, bo to jest bardzo, bardzo dobry temat i to właśnie jest bardzo cienka granica między tym byciem zazdrosnym, a już byciem kontrolującym. I o tym porozmawiamy. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy, że z nami byliście. Dzięki. Czekamy na Wasze opinie, jak Wy widzicie problem zdrady, może Was on dotknął, może chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami i swoimi za lub nie, jeżeli chodzi o wchodzenie w relacje właśnie po takim incydencie. No dziękujemy. Temat Dziękuję. Trudny i myślę, że wiele jest na ten temat jeszcze do powiedzenia, ale mamy nadzieję, że chociaż trochę go uszczknęliśmy. Troszeczkę na pewno. No właśnie, dawać szansę czy nie dawać? Sam jestem ciekaw. Piszcie komentarze. Do zobaczenia.